uliczka w Chiang Mai. Takie fajne łyżki z kokosa. Jesteśmy w centrum Chiang Mai i dosłownie to jest jedna z tysiąca świątyń. To jest świątynia za świątynią i każda jest piękniejsza od drugiej. Przepięknie to wszystko wygląda. I następna świątynia wielka. Przepiękne te świątynie, każda inna. No i następna piękna świątynia. Niesamowite są. Już tak przepiękne te rzeźby są, te zdobienia. Miliony zdobień. Tak to bogato wygląda. Świątynia naprzeciwko następnej świątyni.
Dobra, jesteśmy w restauracji zaraz przy tej największej świątyni tutaj, nie? W Chiang Mai w centrum. I mają tak, że sprzedają całe kurczaki. Kurczak kosztuje 190, połowa kosztuje 110. Kurczaki są fajnie na zewnątrz, tutaj się grillują, także na pewno będą smaczne. I później dostajesz elegancko taką kartkę. Masz numerki, tu masz też numerki elegancko, także masz, tu jest tłumaczone, a tu jest cena. Numerek do numerka, zakreślasz co chcesz. Ołówkami, kurczak, wszystko. Także my sobie wzięliśmy całego kurczaka i wzięliśmy sobie sałatkę z papai. Sami lokalni, to na pewno będzie smaczne. Sałatka z papai kosztuje 50, a kurczak 190, nie? Tak. I się pyta się, czy nie są czułane na orzechy, jak ma być ostro. To elegancko. A całego kurczaka my nie zjemy, ale zabierzemy sobie resztę, nie? Także. Zobaczymy, jak będzie smakowało w Chiang Mai tajskie jedzenie. Tutaj przyszły sosy. Przyszły nam sosy jakieś ostre. Trzy. Mamy talerze, mamy chusteczki. A zaraz będzie na pewno jedzenie. I dotarł nam kurczak elegancko posiekany cały, nie? Tak. Pachnie ładnie. Pachnie ładnie, nie? Także jeszcze papaja i będzie jedzenie, nie? Ale kurczaki nie są wielkie, bo w Azji nie mają wielkich kurczaków. A nie bierzemy ryżu, bo mamy dosyć i ryżu, i ziemniaków, mięso. I chleba, nie? Także samo mięsko elegancko będzie z pyszną sałatką z papai, nie? No, słychać się robi. Słychać, właśnie słychać w tle, jak się rozbija w tym drewnianym ich moździerzu, nie? Fajnie, bo tego szukaliśmy. No ale widać, one są malutkie, bo to jest część łódka, nie? To taka... Takie małe skrzydło, małe łódko. Ale jak się jest i zobaczymy, będzie pewnie smacznie, to się bierze, bo później można tego nie znaleźć nigdzie, nie? Jak coś jest, to podchodzi to brać. Jest papaja, papaja rozkładamy sobie na pół, nie? No i zobaczymy. Jak to będzie nam smakować? Wszystko jest względne, bo na przykład z Hanoi tyle co żeśmy przylecieli. Za te same pieniądze mieliśmy dwie zupy, nie? A tu mamy całego kurczaka i papaję. Papaja jest sporo. Tak wyglądało, że nie jest dużo, ale... Jeszcze nie jest połowa, już jest pół talerza, nie? Kurczak jest bardzo dobry, jest czosnkowy mocno, ale jest delikatny. Delikatny, soczysty, upieczony. Jest przepyszny kurczak. Aż szkoda sosu do niego brać. Bardzo dobry. Smak grilla robi też swoje. I fajnie są małe krewetki, papai. Elegancko. Także prawdziwa też papaja, nie jest to jakaś, że tam robiona na biedno, nie? Lubię papaja. Dobra. Nie tak dobra jak na ona, tam była najlepsza, nie? Krewetki są bardzo wyraźne, nie? Papryka w papaji jest bardzo ostra. Dobre, nie? Papaja może trochę za bardzo krewetkowa, nie? Może trochę. Ale kurczak jest przepyszny. Thank you.
bo tak w ogóle to papaje to tak jak u nas z bigosem, nie? Każdy robi po swojemu. No. To jest inna, ale bardzo smaczna, nie? Ale jesteśmy też na północy. Na północy jest trochę inna kuchnia. Tak, tak. Tylko mówię, że to nie jest tak, że nawet jak się robi w ten sam sposób, to smakuje inaczej, nie? Bardzo fajne. Smakuje mi. Bardzo dobrze zrobione. Ja jem piersi, są soczyste. Dobra. Ten jest mocno kwaśno. Myślałem, że to będzie sojowy, a on jest mocno kwaśno. Delikatnie ostry, ale mocno kwaśny. Pytam, kto to są chili. Mocno kwaśny. Kwaśny, nie? No ale te sosy bardzo dobre. Dajmy sobie taki sos. Elegancko nabierasz. Walasz na mięso. Chwila. Super smaczny. No i coś to też jest oczywiste, tylko się zapomina. To, że jak jest to prawdziwe mięso, niedmuchane, to tylko trochę wystarczy zjeść i już się najadł, nie? A nie tak, że a co to tam taki kurczak, jadłbym za dwa. No nie zjadłbyś dwa i nie zjadłbyś połowy. To chyba, że tylko żeby pokazać, że dasz radę, bo to każdy da radę. Bo zjadłem trzy kawałki, już czuję się najedzony. Zjem jeszcze pewnie z jeden i mi wystarczy. A byłeś bardzo głodny. A byłem bardzo głodny. Tu jest część budynku w świątyni od tyłu. Tam my elegancko jedliśmy. No i tak nam zapakowali te koleje. Oni tak mają w Tajlandii obcykane, że napompowuje ten worek powietrzem. Żeby się nie pogniotło. I zaciska go elegancko gumką, nie? No. I fajnie, bo właśnie się nie zgniecie teraz. Można sobie go super przenieść, nie? No. Tam to powietrze nie wylatuje z tego, nie? Nie. I to my też wiemy, że to tak robią, ale jak tego nie widzi się na co dzień, to też się szybko zapomina, nie? Tak, a to jest dbanie, żeby jedzenie wyglądało dobrze, jak przyniesiesz do domu. Tak, smacznie, nie rozlało się i w ogóle, nie? Dobre było. To jest jedno z większych świątyń. Jest ogromna.
Ta wieża jest ze złota, ona jest obklejona złotymi... Złotem. Jest ogromna. Te słonie, które wychodzą z tej wieży, one są naturalnej wielkości. Płatkami złote są obłożone. Słonie są ogromne. Thank you.